Myśliciele. Zatrzymać lordów Daisy. Kilka dni temu Rada Starszych z Avli wysłała Gem i Gelu z zadaniem pomszczenia śmierci lorda Falorella, lorda Fayeta, Smoczych Panów i pozostałych ofiar nekromantów. Choć obydwoje mieli już do czynienia z tym wrogiem, nic nie mogło ich przygotować na okropności, które napotkali na granicy Daisy. Doły. W nieładzie wykopane doły, po brzegi wypełnione ciałami. Nie. Nie ciałami, resztkami ciał, stosami gnijącego mięsa, które stało się bezużyteczne po wyrwaniu z nich szkieletów. Kto? Co za nieludzka siła? Co mogło stworzyć ten rodzaj wynaturzenia? Zająknął się Gelu, desperacko próbując powstrzymać podchodzące mu do gardła śniadanie. Gem patrzyła beznamiętnie. Jej oczy zdawały się zimne, niewidzące. Po chwili przykucnęła i ukryła twarz w dłoniach. To przez tę lalkę, szepnęła. Wygląda dokładnie jak ta, którą moja siostra ściskała tuż przed śmiercią. Myślałam, że mając taką lalkę była najszczęśliwszą dziewczynką na świecie. A potem horda szkieletów wyrżnęła wszystkich w mojej wiosce. Głos uwiązł jej w gardle. Nie patrz. Nie powinnaś tego oglądać. To nie jest widok dla... Tylko ja przeżyłam. Uniosła głowę i spojrzała Gelu prosto w oczy. Cieszę się, że Rada Starszych wybrała mnie na jedno z dwojga dowódców misji mającej ukarać Dejrze. W jej spojrzeniu nie było wahania, tylko płomienna determinacja. Gelu odwrócił się i spojrzał na horyzont. Ze wzgórza wyraźnie było widać rozciągające się przed nimi doliny tej dziwnej, konającej krainy. Wyglądało to tak, jakby jesień przyszła dużo wcześniej niż zwykle i zabarwiła drzewa oraz krzewy brązem i czerwienią. Wyblakła zieleń traw ustąpiła miejsca ciemnej ziemi, a wszystkie drzewa w zasięgu wzroku wyraźnie walczyły o przetrwanie. O ile nie były już suche i martwe. Gdy dowiedziałem się, że za śmiercią lorda Falorella stoi Sandro, przeprowadziłem dodatkowe śledztwo, które wykazało, że Smoczy Panowie nie byli buntownikami. Byli prawdziwymi lordami pogranicza z Avli. Doszedłem do wniosku, że muszę stawić się przed Radą Starszych z Avli i z pokorą przyjąć ich wyrok. Rada początkowo nie była skłonna uwierzyć w mą skruchę, lecz po konsultacji z wyrocznią zgodziła się, bym zmazał swe winy, uczestnicząc w ekspedycji do Daisy. Przerwał na moment, widząc, że Gem wstaje i rusza w jego stronę. Honor kazał mi zaakceptować tę decyzję i tak oto na pewien czas opuściłem szeregi leśnej straży. Zapadła martwa cisza, gdy każdy z nich kontemplowało wybory, które przywiodły ich w to miejsce. Władcy Daisy muszą zostać zgładzeni, nim cała ludność z Avli zasili ich odrażającą armię. Każdy jeden z nich. Niczym echo dodała Gem. Upiory na horyzoncie. Nadeszła wiadomość od naszych zwiadowców. Wygląda na to, że spotkali dziś nieregularne wojska Erati. To były oddziały zbrojne z miasta Clovergreen. Mówili, że znają Gem. Przekazali nam też interesujące informacje. Dwaj barbarzyńcy, Krakhak i Jog, nękają Dejrze z Erati. Zastanawiając się nad tym, co to oznacza, dostrzegłem posłanniczkę przebijającą się przez moje oddziały. Na mój widok padła z wyczerpania. Wyraźnie pali ją gorączka, majaczy, mamrocze, bez większego ładu i składu, ale udaje mi się wyłuskać ziarno sensu z jej słów. Mówi coś o dziesiątkach bladych upiorów pustoszących osady na swojej drodze. Na południe stąd,
faktycznie zauważono całe mrowie tych nekromantycznych wynaturzeń. Tylko co teraz zrobić z posłanniczką? W tym stanie potrzebowałaby co najmniej kilku dni, by wydobrzeć. Przeczekać, aż poczuje się lepiej, czy zostawić ją tutaj? W końcu to tylko jedna osoba, prawda? Nieumarłe posiłki. Dzisiaj masz się spotkać z drugim mózgiem całej operacji. Pędzisz na miejsce spotkania, ale podróż przez terytorium wroga to nie piknik w zagajniku. Gdy w końcu docierasz na miejsce, jest po zmroku. Ze zmęczeniem wślizgujesz się do namiotu grubo po umówionej porze. Trudno, odpoczniesz podczas rozmowy. Po godzinach wymieniania się informacjami, Gem wybucha gniewem. Dziś otrzymałam list od Atrika. Pisze w nim, że wiele lat temu Sandro był jego uczniem. Potem jednak uciekł i został nekromantą. Krzyczy, chodząc w te i we w te. Tak, to imię padło podczas przesłuchań. Potwierdza spokojnie Gelu. To nie wszystko. Etrik pisze, że Sandro próbuje zapewne stworzyć potężny artefakt, korzystając z przedmiotów, które dla niego zdobyłam. Wpadłam w taką furię, że nie mogłam powstrzymać krzyku. Wyobrażam sobie. Przemyka przez myśl Gelu. Przez godzinę żaden żołnierz nie ośmielił się do mnie podejść. A teraz jeszcze muszę przekazać te informacje Radzie Starszych. Nagle słyszysz szelest i dostrzegasz cienistą sylwetkę na ścianie namiotu. Niemal instynktownie wymieniacie spojrzenia, by uzgodnić działania i wspólnie zaatakować intruza. Okazuje się, że to wampir. Za pomocą kilku magicznych słów Gem wyczarowuje światło, zmuszając kilka ponurych postaci do zakrycia oczu. Więcej wampirów. Najwyraźniej wasz obóz został napadnięty przez niewielki oddział tych stworzeń. Zapewne część waszych młodych rekrutów padła już ofiarą ich kłów. Wasze doświadczenie, zabójczy instynkt i współpraca sprawiają, że walka bardzo szybko się kończy. Może gdyby było ich więcej, albo spodziewaliście większego oporu, nie poszłoby wam tak łatwo. Jedno jest jednak pewne. Straciliście element zaskoczenia. Ktokolwiek wysłał krwiopijców, musiał być świadomy waszej obecności w Deiji. Może Sandro faktycznie próbuje stworzyć jakiś potężny artefakt ze wszystkiego, co zgromadził. Zaczynasz myśleć na głos. Może zatem lordowie Avli poznali jego plan i dlatego zginęli. Czy to już koniec? Razem docieracie do jednego z zamków nekromanty. Wygląda na opuszczony w pośpiechu. I to niedawno. Myślisz, że tak bardzo się nas boją? Zastanawia się Gem. Wątpię. Gelu uważnie obserwuje okolice. Nawet jeśli są świadomi naszych ruchów, nie powinni być w stanie dokładnie określić momentu naszego przybycia. Uciekli przed kimś innym. Plądrujecie zamek. Po długich i żmudnych poszukiwaniach w jednym z kominków znajdujecie na wpół spalony arkusz pergaminu. To mapa z wytyczoną drogą do zamku Kryptom. Przeszukujecie twierdzę dalej, ale nie znajdujecie niczego, co zapewniłoby wam jakieś nowe informacje. Godzinę później, ku waszemu zdumieniu, pojawiają się elfi zwiadowcy, eskortujący orkowych szpiegów z wiadomością. Przysłał ich barbarzyńca o imieniu Jog. Kiedyś spotkałam go w Enrod. Przypomina sobie Gem. Działa wspólnie z innym barbarzyńcą, Krakhagiem. Dodaje ork. O nim też już kiedyś słyszałam. Jog i Krakhag walczą z nekromantami, a w szczególności z Sandro i... Głos orka staje się tak cichy, że obydwoje instynktownie przybliżacie się do niego. Co? Krak dostarczał Sandro artefaktów, które ten połączył w jeden potężny... przedmiot magiczny? Zamek Kryptom. Dobrze ukryci w pobliskich opuszczonych budynkach obserwujecie zamek. Tym razem macie pewność, że wróg z niego nie umknął.
Mrowie szkieletów włazi i wyłazi, rozładowując zapasy. By dać upust swej niechęci do Sandro, barbarzyńcy postanowili najechać Deirze. Jok chce się jeszcze dowiedzieć, o co w całej tej sprawie chodzi. Mamrocze sam do siebie Geru. Niechęci, jak Milusio. Chichocze Gem. To dobry moment na poprowadzenie naszej kampanii. Uderzymy na Deirze z północy, a oni zaatakują z zachodu. Eratianie bardzo się zdziwią na wieść o działaniach Joga i Kraga. Chciałabym porozmawiać z Jogiem. Gdzie ta mapa? Pyta Gem, przeszukując swoją sakwę. Musimy najpierw zająć zamek kryptą i przyjąć kontrolę nad tą częścią Deirze. Potem poprosimy Joga i Kraga, by spotkali się z nami w... Urywa, rozwijając mapę i wyznaczając palcem drogę. Blagden. A potem... Dźwięk pękających ścian przerywa jej w pół zdania, a zaraz potem fala szkieletów zalewa budynek. Za kościstymi postaciami stoi blada nekromantka, otoczona złowrogimi rycerzami, którym towarzyszą eteryczne szczątki dawno martwych smoków. Martwych, ale tak samo zabójczych jak za pierwszego życia. Włosy na skórze Gem podnoszą się, gdy nekromantka przyzywa swoje magiczne moce. Jej potęga jest ogromna. Wasze oddziały już walczą z wrogiem, więc obydwoje też rzucacie się w wir walki. Jedno rozkazuje strzelcom strzelać, a drugie przyzywa magiczne energie natury. To jeszcze nie koniec. Po rozprawieniu się z resztkami wrogich oddziałów, Gem pędzi do ich dowódczyni. Widomina zasłania twarz ręką, jakby próbowała uchronić cię przed mściwym gniewem druidki. Błag! Zaczyna, lecz strzała z łuku Gelu rozbija jej słowa o kopułę czaszki. Sekundę potem reszta jej ciała zmienia się w pył i rozsypuje po ziemi. Co do... Golem! Wykrzykuje Gem z mieszaniną zaskoczenia i frustracji. Druidka przykuca i zaczyna przesiewać palcami resztki istoty. Musiała uciec jeszcze podczas walki. Wokół już nikogo nie ma. Wściekłym kopnięciem Gelu posyła jakąś czaszkę wysoko w powietrze. Spokojnie. Jeszcze ich dopadniemy. Uspokaja go Gen. Każdego jednego z nich. Dopowiada Gelu przez zaciśnięte zęby. Gdy w końcu ogień jego gniewu przygasa, rusza w stronę otwartego już zamku Kryptome.